Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Guess Age. Tak jak ostatnio robiliśmy Guess Her Age, czyli zgadnij jej wiek, to dzisiaj zgadujemy jego wiek, czyli facetów, tudzież chłopaków. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Troszeczkę inna strona, build quizzes i dzisiaj będziemy to robić razem z Kulfonikiem. Lecimy z tematem. Czujesz się na siłach, żeby zgadywać ich wiek? Mam nadzieję, że mnie FBI nie wyczai. Ale to... To panowie, a nie... No, to tym bardziej. No tak. Dobra, to zamiast księża nie będzie. Nic. No, żeby zazdrości nie byli, no. Ja nie mam sneaker. To nie ja powiedziałem, YouTube. Jego kanał to cy o o lypy hy ony e. Tam, proszę, jest odnośnik w tytule, to tam ewentualne bany proszę wysyłać. Przyjmę wszystkie. Dobra. Ile mu dajesz? Ja mu daję 17. Ja to tak 14 bym mu dał, tak młodo wygląda chłopak mi się. Dobra, to ja będę zaznaczał tak, swoje. Tak, swoje zaznaczaj, no. A zobaczymy czy 13, o, no dobra, o, no to tak. No nie, no tutaj to 4? Nie, no mi się wydaje, że trochę 6. Bardziej koło, ja bym nawet koło 8 mu dał. No dobra, ty 8, ja 6. 6 lat, no gdzie, no przecież... Ej, to jest facet? Na jakimś screenie, byle jak no właśnie tak, ale... This is Bad Kid Jay w ogóle, nie? Podpis Bad Kid Jay. To Bad Kid Jay musi mieć 13, on jak jest Bad Kid, to musi mieć 13. Diabłem mu dał 16. No bo, powiem tak, ciekaw jestem, czy to będzie tak samo trudne i zaskakujące, jak było z kobietami, no bo... Mm-hmm. Ale chyba jest coś w tym, że kobiety na dzień dzisiejszy, czy tam dziewczyny, nawet dziewczynki czasami, trudniej jest zgadnąć ich wiek niż chłopaków. Nie wiem, takie jakoś tak odnoszę wrażenie, no bo one jakby szybciej dojrzewają aktualnie, no, nie? A mi się przypomniał taki dowcip, tylko żebym go teraz dobrze powiedział, nie? Jak... Ty 14, 16, tak? Ty 13, no, ja 13. 14. Ach, no. Jak spotykają się dwie koleżanki takie już po 40 i no i jedna mówi do drugiej, nie? Ty, słuchaj, widziałam dzisiaj w aptece dziewczyna 20 lat i kupowała sobie jakąś maź odmładzającą dla 40-latek, nie? No niepoważna jest, nie? A druga mówi, może ta maź działa? No to taki straszny suchar, no ale dobra, niech będzie. Tego też bym wstawił na 12. No to ja 12, ty 12, ma 12. Ej, tu jest łatwiej! No dobra, tutaj jest takie między 14 a 19. 20. Ja tu 15 daję. 19, tak? Tak. 16. No to byłem bliżej, ale... To byłeś bliżej. O! O! To na 21, ale... No, wygląda na 21. Znaczy nie, ja bym powiedział, że wygląda na 18. I ja daję 18. Ja to 21. 21? No, ja kurde, faktycznie... Nawet bym powiedział, że starszy tam mógł być. No to już? To już. To lecimy z kolejnym w takim razie. Ten był za prosty. No tu będzie troszeczkę trudniej, bo trzeba wpisać wiek. I on faktycznie wygląda na takie, co pomiędzy 30 a 18, nie? 25, no tak coś koło tego, no. Ja tu obstawiam 20. I? Co będzie? Gówno będzie? 22 miał. No tośmy trafili tak pomiędzy akurat, no. Tym 25 a 20, no. To młody chłopak jest, biorąc pod uwagę cerę, zarost taki jeszcze młodzieńczy, takie ja mu 18, daję... No. Ja 15 mu daję. 16! O. Kurde. Tak, bo to jest taki młodzieńczy zarost jeszcze, ja bym tu mimo wszystko obstawił bardzo młodego chłopaka. Miał 18. No ty kurde, no, cwaniaku. Znałem się na chłopakach, nie? Oj, ale ten to ma koło 30, albo i nawet lepiej. Ja bym mu dał 38. 37. No, ja dostanę razem 30, ale... 30? No, ale podejrzewam z tym, że może mieć więcej, no. Siwe włosy, ale zadbany 37. To jest mój strzał taki... ja bym tutaj w tę stronę uderzał. 46! To się nieźle trzyma. Pierdzielony, dobrze się... Chociaż nas drugi... No tak, no. A wy też obstawiajcie oczywiście i dajcie znać, czy byliście bliżej od nas, czy dalej od nas, jak wam poszło. Też jesteśmy ciekawi, jak wam to pykło. No on ma na moje 35.
Też bym około 35 właśnie obstawiał, ale nawet nie wiem, czy nie wyżej. Trochę tej smaczek ma przy uśmiechu. No ale to wiesz, no to... to... Dam mu 40 nawet, ja mu dam 40. Dobra, ja 35, tak, zostaję przy 35, tak, a on będzie miał 18. 39. No. No o, Hunter! Hunter, co? No ja tu nie widzę w tym Huntera, no ale niech będzie. No jak nie Hunter, no Hunter. Ojej, ale tu będzie mi trudno stwierdzić, bo no. On ma albo ze 35, albo nawet 25, nie? To mm-hmm. takie... Mhm. A ja bym nawet, kurde, obstawił... Ja bym koło 30 jednak dał. Ja 25. No. Ja daję 25. Bo tak, no, to takie jest... No. To takie może być złudne. Ciężkie do zgadnięcia. 28, no i znowu byliśmy pomiędzy. No. Także, ej, jednak jest, z facetami jest lepiej. No wiesz, nie strzelasz 30 na 15-latka, tak? Jak w poprzednim tym. To się zgadza. Dobra, on ma... 23. 19. 23, panie, 23. 19. A ty chłop jest. 19. 19. 20. Korekt! Byłem bardzo blisko. No to o, już. A ten to może mieć koło 50. 50. 51 mu tam. No bo tak, żeby nie było za okrągło, nie? No, 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 no. Dobra. No to już zmęczona twarz dosyć mocno tak. życiem. No to ciekawe, że ma 18. 53. No. No to, to tak nie najgorzej trafiliśmy. No, a średnia, bo tam chyba jeszcze jest poniżej podana średnia, jak ludzie tak. strzelali, nie? 44, a odmładzali. No to odmładzali. 23. Też chciałem powiedzieć 23! Ten kolczyk w nosie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ma... No, no, no. Ale jeszcze błysk w oku, 23 lata. Ja też tutaj obstawiam 23 lata. I? And winner is... 25. No, nie, real 23. A! Idealnie! No, a kurde. Ludzie mu obstawiali 25. Kurde, no my to... No my to jednak jesteśmy mistrze po prostu tego. No jak? A. Moich facetów, ten to ma 32. Jak nic. Jak 27. Jeszcze skóra nie jest 32-latka. Może ma dobry krem. 27. Ja obstawiam 27. 21. O kurde. To nie, to na pewno bym mu nie dał 21. Ja też bym mu niżej już nie... No może 26 jeszcze bym był w stanie odpowiedzieć. No ale właśnie ja tak coś czułem, że za kola i brudka no, mogą ale być... Ale widzisz, ja dawałem 32, tak? Średnia 31. 31, no. No, no, no. No. Ja, czyli mógł wcześniej kupować soczki. No. No dobrze. Ten tu będzie miał jakieś 30. 40. 31 według ciebie? 7. 37. No. Ja obstawiam 40, to dam 39. Tak, żeby chociaż mniej więcej pośrodku. Średnią wyciągnąć, no no. 43. Świetnie się trzyma facet. Tak. Świetnie się trzyma. Chciałbym tak, że wyglądać w wieku 43 lat. No. A ten taki chudy siara, ale to on będzie miał koło 45, 47 nawet. Ja bym chciałby 50, więc dam 47. Mhm. Bo ja bym powiedział 50, nie? Bo no. siwytka broda już te, on może mieć nawet powyżej 50, to może być 48. 48. Brawo! Brawo my! O, ten to wygląda jak z czwartej fali. Tak, to prawda. A nie, trochę nawet bym powiedział, że przypomina trochę z czwartej fali i trochę z Paranormalni. Tak. Takie tak. połączenie. Tak, no! Para, czwarta fala. 39. Wbrew pozorom 39, tak? Ja bym mu tam dał 25. No to obstawiam 30, natomiast już nie ma tego woku. Tego młodzieńczego tego. To już myślę, że powyżej 30 jest facet. 41. Wow. A ile obstawiałem? 30 coś, nie pamiętam. 39? Nie pamiętam. Tak. Nie, na pewno nie 39, no ale... No. No. No mówiłem, już nie ma tego czegoś wokół, mm-hmm. nie? To już widać, że to jest takie... No. No tutaj to tak... Ten to zmęczony jest strasznie życiem, aczkolwiek czym on wygląda podobnie jak ten poprzedni? Ja tu dam 41. Powiem, ja powiem ci tak, on ma dla mnie między 19 a 40. Cera w bardzo dobrym stanie. Co prawda na szyi widać już zmarszczki dość potężne. Ale widać też po nim takie zmęczenie życiem, nie? Dość mocno. To akurat może być śwież, no ale błysku wokół też już nie widzę. Mhm. 34.
Mój wiek. Okej, okay. No ja to 41, to, bo to dla mnie to jest ten sam gość co wcześniej, nie? No, nie pozie. 39. No to znowu tak, no ty byłeś bliżej, ale pomiędzy. O. To może nie być stary facet. Może nie być, jak najbardziej. 21 ja mu daję. A ty? Chciałbym coś o 20 parę obstawiał, no to powiedzmy, że też to 21 nie będzie. Dobra. Chociaż tak można tak... bardziej 23-4, ale tak no... Ale podobnie. 40! Wow. Ale on tak wygląda faktycznie, że on może mieć 40 i może mieć 20 parę. Ale bardzo dobrze się trzyma na 40 lat. Mhm. No. Mhm. No to już 50, 61 lat. Z takimi starszymi to ja mam problem, ale no 60 to 59, 61 to jest ten przedział. No, 60 tam po prostu. No, 60, no. I? 69. Świetnie facet wygląda. To też się nieźle trzyma. Na 69 lat wygląda świetnie. Naprawdę. To prawda. Ja mam wrażenie, że ta strona się nie kończy ogólnie. Mówisz? Tak, bo to jest guess my age w ogóle i tu ludzie dodają swoje zdjęcia. Aha! Więc ja bym proponował jeszcze 5 sztuk. Okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. A ten mi wygląda na... Takie kurde już... 7. Ile? 27. Ja bym postawił na 19-20. U. Mi na trochę starszego wygląda. Wiesz co? Bo zarościk. Ale weź usuń mu zarost, patrz na ten błysk wokół, na stan cery, nawet na szyję, na nie, jeszcze nie za jabłko Adama, nie mocno uwydatnione. Kurde, wiesz co, mimo wszystko strzelę tutaj 19. No ale być może, ale ty ile strzelałeś? No 27. 27. Ale mogę przestrzelić. Wydaje mi się, że przestrzeliłeś, ale jeżeli nie, to wygląda świetnie. 24. Czyli no faktycznie bliżej twojego. No to naprawdę chłopak wygląda dobrze, nie? A ludzie strzelali 22 średnio. No i tu jest problem. Tu jest problem. I ten to ja mu dam 32 nawet. Szczerze mówiąc. A ja 27. No to 30 dajemy po środku. Ale młodo wygląda bardzo. Wygląda młodo, tak. 42! 42, ło kurde! Ło cię panie! No to nie, no to jak na 42 to wygląda w ogóle młodo, tak. Ale widzisz, tutaj... średnio mu 30 dawali, nie? No. Czyli no dokładnie strzeliliśmy w ten average. Ja tutaj obstawiam mimo wszystko około 40 już. Ja nawet 45, może nawet w górę, ale no 45 powiedzmy, że tu postawię. To ja 40 damy. 42, żeby być tak po środku, mniej więcej po środku. 44. No to byłeś najbliżej w sumie. Ale średnio obstawiali 34. Tylko, że faktycznie tu jest... No nie wygląda mi na mniej. No nie wyglądał mi na mniej, że... No tak, no znaczy, wiesz co, no widzę dlaczego ludzie mogli mu tyle dawać, no bo modna fryzurka, bo teges, szmeges, a jednak boomer to już nie powinien, no wiesz o co chodzi, standardy. No dobra, tutaj mamy... Ja temu dam koło 40. 22. Okej. Okay. To dam 30, tak? 29 dam, żeby było tak idealnie po środku. A już ci tłumaczę dlaczego, bo nie ma gęstej brody jak na swoją etniczność. 22. Powiedziałem 22. Tak. Oni mają bardzo gęsty zarost z natury, a on ma taki jeszcze ten zarościk taki młodzieńczy. Także no tutaj szczałem, że oj, tu to może być problem. Może być mocno problem. 17. Albo 30. No. 5. No. Myślę, że ja tutaj koło 30 chociaż nie no, kurczę na 22. 25 bym dał bardziej, no. No to między 17 a 25 powiedzmy 22, no. Niech będzie. Tamten poprzedni miał 22, ale... 25. Idealnie strzeliłeś. Się zna, nie? Oj, ale ten pan to może mieć... Przestałem liczyć, ale to będzie ostatni. No tak, zapomniałem, że to się nie kończy. Ten pan to bym dał nawet koło 50. Ja bym nawet powyżej. Może i wyżej, nie mówię, że nie. 51 dam. Ale się może okazać, że
Będzie miał 24. 52. No i pięknie. No i cudownie. No cóż, wiesz co, bo jeszcze bym tego strzelił, bo strasznie mnie ciekawi, ale ja mu daję 16. 18. Młodo wygląda, no. Dobra. Ale coś czuję, że tu może mieć 20 parę, nie? 18. No, no, to nie było tragedii. No dobra. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego dziwnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, majo.